Dochodzi 22. Wykonałem już na dzisiaj wszystkie obowiązki. Jestem zdeterminowany posiedzieć tą godzinę, dwie godziny dłużej, żeby wykonać coś więcej. Trochę bardziej zbliżyć się do peletonu. Ludzi, którzy mnie wyprzedzają. Innych przedsiębiorców, którzy nocami próbują dogonić swoje marzenia, gnani ściganiem się tym, jak dobrze radzą sobie ich idole. Jedna kawa to czasem może być za mało, nawet jeśli dobija już powoli 11. Ważne jest, żeby utrzymywać tę energię, żeby nie mijało skupienie. Ważne jest to, żeby notes był obok, długopis dobrze pisał, a komputer był cały czas naładowany. W słuchawkach może lecieć coś, co sprawia mi radość. Ja jednak staram się nie zwracać na to uwagi. Trochę spartańsko, ale mimo wszystko poświęcam 100%. Mojej uwagi temu, co chcę stworzyć. Mam nadzieję, że nie zasiedzę się zbyt długo. Staram się jak mogę pracować minimalnie, chociaż rozsądnie. Chociaż różnie z tym bywa. Dobija pierwsza, dobija druga. Człowiek, mimo wszystko, leci mu trochę uwaga, ale nie można się poddawać. Nie można. Trzeba przestać beczeć, trzeba cały czas zaczynać działać, trzeba próbować wyprzedzić jakoś ten świat, który mijacie i mija. I mija. I minął. Pracę na dziś wykonałem dokładnie tak, jak zaplanowałem. Przypłaciłem to tym, że nie odebrałem telefonu od mamy, nie poszedłem na spontaniczną randkę i nie było mnie przy moim przyjacielu, gdzie powinienem być, przy jego ramieniu, bo świętował awans. To oby było warto. Żyjemy w kulturze grindu. Przechwalanie się, kto dłużej pracuje, ale no właśnie, przechwalania, czy po prostu trzeba zostać w pracy, bo bez tej dodatkowej godziny dorzuconej do naszego freelansu albo zawodu, kiedy dopiero zaczynamy, nie będzie wypłaty i nie będzie rozwoju. Minus jest tylko taki, że ludzie często budują dookoła tego życia, tej pracy. Pamiętajmy, że praca to jest 1/3 życia obok prywaty i spania. Całą swoją internetową personę, bo właśnie o tym necie dzisiaj będzie dużo mowy. Ci ludzie tylko i wyłącznie pokazują pracę, wysiłki, zobowiązania, to, że dopijają kawę o 1 nad ranem, to, że o 2 kończą pisać notkę na bloga, o 3 kończą fakturować klienta, a o 4 już w zasadzie są gotowi, żeby wyjść biegać. I tak sobie myślę, że to dobrze, że mamy taki trochę kult dyscypliny, kult pracy, o wiele to jest lepsze niż kult lenistwa. Dobrze, że mamy też przykłady ludzi, którzy osiągają sukces dzięki ciężkiej pracy, nie dzięki jakiejś tam chwilowej motywacji, tylko właśnie dzięki przykładaniu głowy do pracy i skupieniu. Pytanie tylko, czy należy je przesadnie gloryfikować, bo i to potrafi człowieka potem kopnąć w tylną część ciała. O tym będzie za moment. Słuchajcie, jeśli chodzi o grind, ja sam regularnie daję się w to wkręcić. Co tu kryć? Przeginanie z pracą jest fajne, bo człowiek odczuwa dumę, tak krótko mówiąc. Zaczynam mieć o sobie lepszą samoocenę, wiem, że dłużej posiedziałem, wiem, że jestem coś warty, ponieważ mam coś, czego nie miałem, mam artykuł, artykułu nie było, mam film, a filmu nie było. Mój twardy dysk jest w tym momencie wyznacznikiem tego, ile jestem wart, bo w jakiś sposób ten outcome powstał, a już najlepiej, jak mogę też to wrzucić na Instagrama, bo dostaję potem serduszkę i wiem, że inni też sądzą, że to było coś warte. To jest urozmaicające, człowiek ma poczucie, że ogarnął. Minus jest tylko taki, że można niechcący bardzo siebie unieszczęśliwić. Ale jeszcze, przynajmniej przez chwilę, słuchajcie, jak tu się nie powstrzymać, kiedy człowieka co sekundę kuszą cytaty takie jak nadchodzący. Niektórzy odnoszą sukces dzięki przeznaczeniu, ale większość odnosi sukces dzięki determinacji. Henry Van Dyke. Albo inny regularnie szerowany tekst. Przestań beczeć, zacznij działać, Gary Vaynerchuk. A całość tego toku myślenia wspaniale podsumowuje legendę epoki, Casey Neistat. Widzicie, problem w tym, że nie mam serca ani jednoznacznie skrytykować kultury grindu, ani ją jednoznacznie bronić, ponieważ no nie ma nic, powtórzę to, inherentnie złego w chwaleniu się pracą, w poczuciu, że pracowitość ma sens. Pracowitość ma sens, jest to jedna z najważniejszych wartości, tak naprawdę akceptowana społecznie i bardzo pożądana społecznie od antycznego Rzymu. Nie ma nic złego w osobie, która jest zdyscyplinowana na tyle, by nie pójść na imprezę na studiach, bo chce zostać w domu, żeby coś rozwinąć, coś porobić, pójść na kolejną sesję fotograficzną, być może pójść na tą imprezę jako fotograf, zostać w domu i coś pisać, zostać w domu i kodować swoją apkę, z której potem ja będę korzystał na telefonie. Ale i tu się robi trudne. Pytanie, czy ta osoba została w domu, żeby tą apkę projektować, dlatego, że naprawdę ma ochotę się rozwinąć, czy po prostu skusił ją fakt, że będzie mogła wrzucić na Instagrama
kolejną fajną fotkę pracy. Plusy wybierania pracy są bardzo łatwo mierzalne. Możemy wejść na swoje konto i zobaczyć, gdzie jest więcej pieniędzy. Możemy zobaczyć, że nasza firma ma więcej klientów. Możemy otworzyć dowolny program analizujący naszego bloga albo stronę internetową i widzimy, że docieramy do większej grupy ludzi. Te wzrosty są liczbowe. Druga strona medalu wygląda trochę mniej ciekawie, ponieważ jak zbadać relacje z bliskimi? Albo jak zbadać swoje zdrowie w sposób liczbowy, by wiedzieć, że o, dzisiaj zarobiłem, nie wiem, 10 tysięcy złotych więcej, ale przypłaciłem to 5% zdrowia. To niestety za bardzo nie jest możliwe, a ja lubię mówić o rzeczach, które są doprecyzowane, dlatego pozwoliłem sobie wyciągnąć dla Was kilka interesujących badań. Dokładnie kto i kiedy te badania przeprowadził, znajdziecie w opisie. Jedna rzecz, którą znaleziono, to to, że menedżerowie nie potrafili znaleźć różnicy, nie potrafili dokładnie wskazać, który pracownik faktycznie przepracował 80 godzin, a który tylko udawał, że przepracował 80 godzin. Wniosek numer jeden, więcej pracy wcale nie oznacza, że ta praca jest lepsza. Inne badanie, które zwróciło moją uwagę, to było badanie na lekarzach i okazało się, że lekarz, który jest zestresowany, wypalony, taki pozbawiony satysfakcji z pracy, częściej się myli. Bardzo możliwe, że będzie potem traktował pacjenta w sposób gorszy niż optymalny. No umówmy się, w pracy lekarza jest to dosyć ciężki temat, jeśli lekarz z powodów trzecich nie do końca idealnie zajmuje się pacjentem, osobą, no, która tam przyszła, żeby uratować swoje zdrowie. Wniosek numer dwa jest taki, że nie tylko przepracowanie, zestresowanie, wypalenie no, atakuje nasze wyniki pracy, nas samych, ale jeśli doprowadzimy do zestresowania, możemy też tym poczęstować, no, używając brzydko tego słowa, kogoś innego. Trzecie badanie, które zwróciło moją uwagę, to badanie, które powtórzyło jeden z najbardziej klasycznych fundamentów zarządzania z XIX wieku. Mianowicie znowu udowodniono, tak jak i w XIX wieku udowodniono, uczyłem się tym na studiach, słuchajcie, że jeśli się pracownikom pozwoli mniej pracować i ich się wręcz zapędzi, żeby mieli wolne weekendy i żeby odpoczywali, pracują lepiej. Ich output, jakość ich pracy jest wyższa i, co jest mega ważne, popełniają mniej błędów. Czyli wniosek numer 3 jest to wręcz kontrintuicyjne, mniej grindu, a więcej później wyników. Dosyć interesująca sprawa. Szczególnie, że prowadzi ona do czwartej kwestii, która mnie naprawdę tym razem już przeraziła. Dowiedziałem się, przygotowując do tego nagrania, o czymś takim jak karoshi. Jest to bardzo smutna część, brzydko mówiąc, japońskiej kultury. Karoshi dosłownie oznacza śmierć z przepracowania i jest czymś, co spotyka mniej więcej 1000 osób rocznie w grupie wiekowej 25-59, czyli większość z nas, ludzie pracujący. I przeanalizowano, jak wygląda ostatni rok osoby, która potem padła ofiarą tego karoshi, stała się ofiarą śmierci z przepracowania. I taka osoba, te liczby teraz no, mnie zmroziły, taka osoba przepracowała ponad 3000 godzin w roku przed swoją śmiercią, najczęściej, co się, słuchajcie, dzieli na 60 godzin tygodniowo każdego tygodnia, każdego roku. I fakt, no, jest to pewna liczba, dopóki nie przyrównamy jej do tego, że większość ludzi pracuje dzisiaj ponad 60 godzin tygodniowo. Jest to zupełnie normalna liczba godzin tygodniowej pracy, wliczając w to weekendy, osób, które łączą pracę ze studiami. W tym momencie to już się nie robi takie różowe, że ktoś chce sobie hustlować i grindować po godzinach, bo w innym kraju to jest bardzo, bardzo smutna część kultury, z którą oni się zmagają. Jak w takim razie do tego podejść? W mojej opinii najlepsze podejście będzie zrównoważone, czyli spróbujemy omówić obie kwestie, i z tej strony, i z tej strony. I być może mój pierwszy przykład wyda się trochę oklepany, ale pogadajmy o Steve Jobsie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci i świata biznesu, i świata technologii, i świata designu, świata motywacji szeroko rozumianej też. Przy okazji bardzo kontrowersyjny przykład granicy pomiędzy przywództwem wizjonerskim a nakazowym, barwny facet. Nie da mu się w żaden sposób odmówić geniuszu, co jednak ciekawe, znane jest dosyć dużo jego wypowiedzi dotyczących istocie balansowania pracy i życia prywatnego w tym czasie, który mamy dany na tej planecie. Przy okazji pamiętajmy, że nikt nie ma prawa oceniać podobnych decyzji, może poza jego najbliższą rodziną, dlatego chcę się skupić na faktach. Apple to firma, wydaje mi się, że możemy się umówić, powszechnie znana, jedna z najważniejszych w historii i bez pracy Steve'a Jobsa prywatnie nie miałaby tej pozycji na rynku. iMac nie byłby jedną z najbardziej ikonicznych
pudełek, skrzyneczek w historii świata. iPhone nie zrewolucjonizowałby rynku telefonów komórkowych. Bez iPoda nigdy by aż tak bardzo nie wybuchła rewolucja rozpoczęta wcześniej przez Napstera. Świat się zmienił, głównie dzięki temu, że był na tym świecie pewien koleś w czarnym golfie, w charakterystycznych okularach, który miał, lekko mówiąc, hopla na tle swojej pracy. Te wszystkie sukcesy, cała ta pozycja nie przyszła jednak znikąd. To nie był prezent. Steve Jobs bardzo mocno musiał się poświęcać, by firma osiągnęła ostatecznie to, co osiągnęła. Ten grind, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, to super modne słowo ze współczesnej nomenklatury, w jego wykonaniu było naprawdę hardkorowe. Najprawdopodobniej facet nie miał do końca takich relacji z bliskimi, jakie chciałby mieć. Być może nie miał relacji z przyjaciółmi, takich, jakie chciałby mieć. Być może nie zadbał należycie o zdrowie. A przynajmniej tak pozwalają mi sądzić materiały, które po nim zostały na świecie, spisane przez ludzi, którzy byli dosyć blisko lub korzystali z informacji ludzi bliskich Steve'owi, kiedy on jeszcze żył. Co jest jednak istotne, grind, na który Steve Jobs się zgodził, był grindem celowym. Ten koleś dokładnie wiedział, po co, co, dlaczego robi i jakie będą tego konsekwencje. Za żadnym, nie wydaje mi się przynajmniej, on nie sprawia wrażenia osoby, która w wieku 50 lat szalenie się zdziwiła, jak dużo czasu poświęciła na pracę. On wiedział, co robi i po co to robi. Jego grind był zdeterminowany, jego grind był, nie był pusty, to próbuję powiedzieć. On dokładnie wiedział, jakie są konsekwencje czynów, którymi się zajmuje na co dzień i które wybiera ponad rodzinę lub bliskich. Inny ciekawy case w podobnej tematyce to Whiplash. Jeden z moich ulubionych filmów. Umówmy się, tą ostatnią scenę, która jest notabene w tym momencie przynajmniej na YouTubie, mogę oglądać zupełnie bez końca. Jeśli jeszcze nie widzieliście Whiplasha, proszę Was, wyłączcie ten film, zróbcie sobie prezent, bujnijcie się do sklepu i to będzie najlepszy wydatek, jaki w ogóle będziecie sobie wpisywać w koszty kiedykolwiek. Ja chętnie poczekam. Chyba że chcecie pójść do sklepu później, co również zrozumiem, bo na razie oglądacie to naturalnie. W dużym skrócie, żeby nie zepsuć nikomu fabuły, w Whiplashu chodzi o młodego chłopaka, perkusistę, który chce zostać jednym z najważniejszych nazwisk w świecie jazzu. Szczęśliwym trafem natrafia na bardzo znanego, bardzo, bardzo skutecznego nauczyciela, który może mu to umożliwić. Minus jest tylko jeden. I to już nie jest takie korzystne dla naszego głównego bohatera. Ten nauczyciel jest trochę despotyczny i powiedzieć o nim, że jest trochę despotyczny i powiedzieć o nim, że jest agresywny, to tak jak nazwać pizzę XXL przystawką. Młody dobrze wie, co chce osiągnąć. On dobrze wie, że jest pewien wysiłek wpisany w tkankę tego, że on chce być jednym z największych nazwisk jazzu. Nie zostaje się światowej sławy perkusistą bez tyrania po 8 godzin dziennie. No niestety nie tak ciężko on pracuje, jak oczekiwałby po nim jego nauczyciel. Swoją drogą fantastyczna rola J.K. Simmonsa. Słuchajcie, Steve Jobs robił bardzo dużo i poświęcał bardzo dużo i doskonale wiedział po co. Ścigał się sam ze sobą, w efekcie ścigał się z samym światem, ale po pierwsze sam sobie kupił bilet na tę gonitwę, a po drugie rozumiał jej wszystkie zasady. Jeśli chodzi o Whiplasha, żeby za dużo nie zespoilerować, główny bohater chce być jak swoje idole, również ściga się ze sobą, ściga się z tym nauczycielem, ściga się z całym światem, ale takie oczekiwania dla niego, to jest też młoda osoba, w pewnych momentach filmu są zwyczajnie poza zasięgiem śmiertelników, a mam złą wiadomość, jesteśmy śmiertelnikami, jeśli oglądamy ten film. I tak sobie myślę, że taki wyścig z wymaganiami, które są nie do zrealizowania, nie do spełnienia, bo ścigamy się z całym światem. Swoją drogą zauważcie, że my porównujemy nasze całe życia do tego, jak ktoś pokazuje zredagowane arcydzieło swojego życia. Sam zapis highlightów, które wrzuca na Instagrama i my to porównujemy. To, że ja akurat wstałem o 6 nad rano, 6 powiedzmy rano, a ktoś wstał o 5 i poszedł biegać. Albo ja wstałem o 10, a ktoś już pracuje od 9. Zawsze będzie ktoś lepszy. I takie ściganie się z zawsze kimś, ściganie się z ludźmi z innych kultur, z innych krajów, w innym wieku niż my, z innych biznesów niż my, nie da rady wygrać z tak wyśrubowanymi oczekiwaniami. Można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę, można samego siebie zniechęcić, zasmucić i po prostu źle się poczuć, jeśli się nie wie, jak i po co się to wszystko robiło. Swoją drogą, słuchajcie, bo to jest interesujące, w trwającym 75 lat badaniu Harvard Grant badano, 268 studentów. Utrzymywano z nimi kontakt całe ich życia i próbowano odpowiedzieć na pytanie, od czego zależy szczęście. Czy szczęście zależy od pracy, a może od tego, jakie było dzieciństwo, może od tego, jaka jest sytuacja na świecie. Zdawano tym ludziom różne tematy, byli z nimi naukowcy w ciągłym kontakcie i co się okazało?
To być może będzie news, ale żadna z tych osób nie powiedziała na starość: kurczę, jak ja żałuję, że nie siedziałem w więcej robocie. No mogłem wziąć jeszcze te 3 zmiany i absolutnie byłbym teraz szczęśliwym 85-latkiem, który ma dużo pieniędzy. Nikt tak nie powiedział. Swoją drogą, na marginesie, jedną, naprawdę najważniejszą, która wygrała ze wszystkimi innymi, zmienną dotyczącą ludzkiego szczęścia, od której zależy nasze spełnienie i nasze poczucie, czy było warto, jest miłość. Dlatego proponuję zupełnie nowy cytat. Nie ma nic złego w tym, żeby ciężko pracować. Powtórzę to setny raz, nie chcę tego krytykować. To jest no w ogóle jeden z najwspanialszych trendów, z jakimi możemy mieć obecnie do czynienia, że znowu dyscyplina jest w modzie. Co jest jednak ważne, słuchajcie, róbmy więcej, ale wiedzmy dlaczego. Teraz, jeszcze szczególnie jeśli jesteśmy młodzi, nie ma tak naprawdę za dużej wagi dla nas nasz własny czas. To, że nie pójdziemy się zobaczyć z rodzicami, to, że nie pójdziemy się zobaczyć ze znajomymi, to zawsze jest do nadrobienia, przynajmniej tak nam się wydaje, albo kiedy indziej to sobie zrobimy. W praktyce ten czas zaczyna nagle szybko uciekać, potem się okazuje, że kurczę, jednak szkoda, że na studiach nie znalazłem więcej tego czasu na kultywowanie przyjaźni, na to, żeby jednak skoczyć do mamy albo do taty na herbatę. Z każdym kolejnym rokiem jednak to jest coraz bardziej ważne. A jeśli już chce się z tym ważnym wygrać czymś ważniejszym, no to przynajmniej wiedzmy, jaki w tym jest sens. Róbmy dużo, ale zawsze pamiętajmy, jaki jest sens i po co to robimy, a nigdy nie będziemy nic żałować.